Kiedyś mówiono, że każdy pijany Rusek jest nieśmiertelny. Dowodem na to miało być setki filmów na YouTubie o tym, jak pijani Rosjanie przekraczają wszystkie możliwe granice. A to też jest p***ane, bo ten Jacek Protasiewicz to tam jest chyba był wicewodą dolnośląskim, więc od nas, i on tam wczoraj straszny ryż odp***olił, nie? To jest dziwne i to właśnie, i to jest dziwne, nie? Bo ja na to sobie tak wczoraj patrzę i mówię, nie no, przesadził, ale z drugiej strony nachodzi mnie myśl, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. A potem kurwa przyszedł Tusk i nagle pokazał, że nawet wojewodzie nie wolno. I to jest właśnie kurwa dziwne, stary. To jest dziwne, bo to po prostu nam pokazuje, że obecnie to nikomu nic nie wolno. Ładują się pod pociągi, czołgi i nic. Sam widziałem na filmie, rzecz jasna, jak spada taki obywatel z 4. piętra, po czym... To był wicewojewoda? Aha, czyli gdyby był wojewodą, to co wolno wojewodzie, to nie wolno wicewojewodzie, tak? Na każdego wicewojewoda znajdzie się większy wojewoda. Otrzepuje się i wchodzi na głowę. Co niby zrobił, kurwa, taki ryż odjechał? Do tego Oskara takiego Szafarowicz, on jakoś tak ma na nazwisko, napisał mu, że w PiSie obciąga druty, tak w dużym skrócie. Zmisgenderował swoją żonę, czy tam ją jakoś... No kurwa, ryż taki odjechał. Alice wczoraj na tym Twitterze, to pewnie on o tym opowie. Górę pić dalej. Wydawało się, że polscy politycy, Jacek Protasiewicz, są tacy sami. A tu tymczasem takie zdziwienie. Cóż się stało? Ano, stało się dokładnie to, co znaliśmy od wieków. A właściwie od 2 wieków. Mówiono bowiem, że polityk jest jak mucha. Żeby go zabić, wystarczy gazeta. Teraz już gazet nie ma. A właściwie są, ale dogorywają. Polityka potrafią zabić media społecznościowe, a właściwie takie połączenie, takie kombo. Media społecznościowe plus wspomagacze. Jak to się razem zbije, to mam... Nie ma ja weź. No i właśnie ten wybuch zmiótł, zdaje się, Jacka Protasiewicza. Mówię zmiótł, bo już parę razy wydawało się, że Jacek Protasiewicz nie wstanie z tej politycznej mogiły, a zawsze powstawał. Tym razem wiemy jedno. Premier właśnie zdymisjonował go z posady wicewojewody dolnośląskiego. Normalnie... Nawet drugiego wicewojewody. O chodzi, ile jest tych wicewojewodów? Już mnie wkurwiają. Ja pierdolę, ty. Jak sobie kurwa nie radzi jeden wojewoda, to kurwa trzeba wziąć innego, a nie kurwa 4 do pomocy. A nie wiemy, kto jest wicewojewodą od gdzieś tam w Polsce, ale to znaczący polityk. Załapał się jeszcze na miano działacza opozycji za komuny, później tworzył partię Donalda. Tak, to prawda, on kiedyś wylądował na lotnisku i krzyczał "Heil Hitler", kurwa, w tym, na lotnisku, nie? Debil. Polska tworzył Kongres Liberalno-Demokratyczny, tworzył Platformę Obywatelską, był przez 10 lat jej europosłem, przez kilka kadencji posłem. Wiecie, wybrany, idealny człowiek, przyjaciel, wydawało się, Donalda Tuska, tymczasem teraz puch i znika. A wszystko to przez jedną noc. Ta noc to w zasadzie chyba sobotni wieczór i cała niedziela, bo... Jak widać, niektóre noce trwają długo. Zaczęło się wszystko od tego, że pan Jacek Protasiewicz zajął się Oskarem Szafarowiczem. Tu wyjaśnimy, że Oskar Szafarowicz to młody działacz Prawa i Sprawiedliwości, student jeszcze, ale bardzo aktywny i znany w mediach społecznościowych, znany i, nazwijmy to delikatnie, nieprzesadnie lubiany. Ale zasadniczo nie ma znaczenia dla tej historii, czy on jest bardzo lubiany, czy nielubiany. Zajął się nim sam Jacek Protasiewicz, który po prostu odpowiedział na jakiś wpis Szafarowicza, odpowiedział mu właśnie tak, jak widzicie, drodzy państwo, biedaku. Nawet nie wiesz, co oznacza starcie całego parmigiano na obiad z seniorem, bo od ciebie chcą tylko miękkich ust. Współczuję? Nie! Twoje czerwone i duże wargi muszą robić karierę w PiS, nieprawdaż? No wiecie, ten rodzaj zainteresowania przez starszego pana karminowymi ustami studenta jest w dzisiejszych czasach czymś całkowicie naturalnym. Ja niczego nie chcę sugerować, w końcu sami widzicie, że się tym interesuje. No dobrze, niech się interesuje. Zresztą, żeby życie miało smaczek, no nie będę tego kończył. W każdym razie prawdą jest też, że w życiu pana Jacka pojawiła się nowa kobieta i nie zajmowałbym się tym, bo mnie nie interesuje życie prywatne polityka lub byłego polityka, gdyby nie taka drobna koincydencja. Otóż Daria Brzezicka, studentka prawa, tak jak Oskar Szafarowicz z Warszawy, jest właśnie wybranką serca Jacka Protasiewicza. Na Jacku zawsze mogłam polegać i wiem, że będę mogła polegać. I tak się złożyło, że pani Daria Brzezicka zasłynęła właśnie tym, że ona doniosła na Oskara Szafarowicza i zażądała, żeby go Uniwersytet Warszawski zawiesił, ukarał za jego działalność. Uniwersytet nawet go jakoś tam ukarał, zdaje się, że wystosowano naganę czy coś takiego. W każdym razie tym zasłynęła Daria Brzezicka, która teraz odnalazła się przy boku. Czyli podkoliła dla Oskarka. To zresztą musi być niesamowity związek. Ludzie sobie siedzą w niedzielę rano i myślą sobie, zamiast o tym, nie wiem, że może poszlibyśmy do parku, do zoo. Nie, może zajmijmy się Szafarowiczem. To musi być cudowne życie, naprawdę. Jaka szkoda, ja też nie mam. No ale cóż tam, ja mogę wiedzieć o życiu tych wspaniałych sfer. Cóż, to za piękna para. Pomyślcie, to mogłaby być para prezydencka. Ale zostawmy te głupoty, zostawmy te złośliwości, bo tak naprawdę ten wpis o panu Szafarowiczu to był dopiero początek. Zresztą początek fascynacji mężczyznami w wydaniu twitterowym rzecz jasna również, bo zaraz potem pojawił się wpis do Samuela Pereiry, również pełen aluzji homoerotycznych. Możecie sobie przeczytać, państwo pozwolą, że ja już czytał nie będę, ale to też tylko początek. Ja przeczytam. Jacek Protasiewicz. A ty ciągle w wannie, bidoku? Samuel Pereira. Panie wojewodo, inklinacje, które jawnił pan swoim wpisem do Szafarowicz 2001, to pańska prywatna sprawa, ale proszę się nie zapędzać, bo nie jestem zainteresowany. Jacek Protasiewicz. Kijem bym odpędzał, nawet gdybyś pan się starał, tak jak przy rozporku Kurskiego. Na celowniku był dziennikarz. Ale ogólnie polscy politycy to tylko wyszło, jakby od kiedy media społecznościowe są w powszechnym użytku w polityce, to tamtego czasu to bardzo pokazuje, jacy to są prości i niedojebani ludzie, nie? Najbardziej taka spektakularna wymiana zdania, jaką widziałem na Twitterze, to było jak bodajże Ziobro się z premierem kłócił. Minister Sprawiedliwości kłócił się ze swoim kolegą z partii i z rządu, z premierem. Pisali do siebie kurwa na Twitterze, nie? Drogi Zbyszku, i tam jakieś ten. Drogi Mateuszu. Nie, serio, polscy politycy totalnie nie potrafią media społecznościowe. Bo co trzeba mieć w głowie, stary, jesteś wojewodą dolnośląskim, piastujesz poważniejsze lub mniej poważne stanowisko i piszesz do jakiegoś twojego oponenta politycznego, że ma lachy ciągnąć, nie? Czy tam, że ciągnie lachy w partii, której nie lubisz. Znaczy ja nawet rozumiem, że oni się turbo nie lubią. Mają inny światopogląd, są z innych partii, nie wiem, może ktoś komuś nadepnął na odcisk. Masakra. Marcin Dobski, nie zdradzę chyba tajemnicy i nie będę przesadnie oryginalny, jeśli powiem, że Jacek Protasiewicz również aluzyjnie opisywał jego przyrodzenie. No jak widzicie, pan wojewoda Protasiewicz ma swoje zainteresowania. Każdy je może mieć. Każdy je może mieć. Zresztą niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy, no to może nie będę kończył. W każdym razie dobrze. To jest hobby. Takie ma. No takie ma. Co zrobisz? Ale tak naprawdę znowu tym, że zaczepił jakiegoś prawicowego dziennikarza, jednego czy drugiego, tym by się pies z kulawą nogą nie przejął. Od takie tam twitterowe zabawy. No ale to poszło dalej. Bo cóż tam nawyrabiał Jacek Protasiewicz, to mniej więcej możecie prześledzić teraz. Tutaj badawczo patrzę na kolegów. Tak, prześledzicie. Mówią, że prześledzicie. To, co widzicie, to wpisy. Nie wszystkie rzecz jasna, bo niektóre poginęły, ale była to naprawdę fantastyczna wymiana zdań. Trwała ona właściwie całą niedzielę, co notabene troszkę mnie zdziwiło, no bo to mocno musiało dziadostwo trzymać, prawda? Że tak jeszcze w niedzielę człowiek jest, powiedziałbym, w gazie. Naprawdę w gazie i na fali. Jacek Protasiewicz straszył prokuratorem, pisał, że on jest w końcu funkcjonariuszem publicznym i złoży zawiadomienie. Straszył prokuratorem w sprawie CPK. Mało tego, żądał, żebyś... Ja się CPK nie interesuje, tym się interesują prokuratorzy i to wystarczy. Ja się interesuje, kto będzie prezydentem Wrocławia. Zrozumiałem, że tego nie rozumiecie. Trudno. To wasz problem. Musicie się nauczyć z nim żyć, bo inaczej będzie wam ciężko. Się do niego zwracać. Szanowny panie wojewodo, kiedy on obrażał ludzi i ich tam wyzywał ich, pomawiał o złodziejstwo. No, jedno było szczególnie mocne. Trzymajcie się, drodzy państwo, albo usiądźcie. Jacek Protasiewicz mianowicie zarzucał innym alkoholizm. Dobrze słyszycie, alkoholizm im zarzucał. I tu trzeba się pochylić. Tu cała prawda o White Patrick. Marny żulik, którego nawet Dworczyk nie chciał dopuścić do rozmów. Choć błagał stojąc pod drzwiami i licząc na jakiś ochłap z koalicyjnego stołu pisowsko-bezpartyjnego. W końcu przytulony przez sutryk Jacek, patrona chorego układu wrocławskiego. pewnym zrozumieniem w końcu głosu eksperta bym nie lekceważył. Zarzucał ten alkoholizm. Dobra, znów. Ludzie się łapali za głowę, bo to już było jakby ciut za dużo. To, że ktoś ma różne fascynacje. Może był wczorajszy jak Labryga właśnie. Ale kiedy po prostu postanowił facet, no jednak wojewoda, były poseł, obrazić wszystkich na Twitterze, no to się robi trochę słabo, nie? No, się wydaje. No. W końcu pani minister z tego rządu, Katarzyna Kotula, napisała, że wpis pseudokonserwatysty z PSL jest jednoznacznie obrzydliwy, a samo PSL, które nominowało pana Protasiewicza na stanowisko wicewojewody, się od niego odcięło. Jednoznacznie się odcięło, powiedziało, że konsekwencje będą wyciągnięte. To nie przez skromność, ale muszę też dodać, że Jacek Protasiewicz zaatakował również i mnie i stwierdziłem, że nie będę odpowiadał na te zaczepki. W końcu cóż mogę zrobić? Jacek Protasiewicz zawsze może się zasłonić tym, że nie wiedział, co czyni. Mogę więc tylko chwilą poezji uczcić te jego zainteresowanie mną i zacytować mu wybitnego dwudziestowiecznego polskiego poetę Juliana Tuwima. Próżność repliki ani psztyczka, ani klapsa. Nie powiem nawet pies. No to my zaliam. A teraz trzeba by powiedzieć, kim ów rzeczony Jacek Protasiewicz jest. Wspominałem bowiem trochę, że to zasłużona postać dla polskiej polityki. On Uwielbiam. Ale tak pierwszy raz w Sejmie k***a to. K***a z 3 kadencje temu. Się mnie widzę napisali. Nie no, Lechu Miller to zawsze był ten. Zawsze był agent, nie? Układał Kongres Liberalno-Demokratyczny, pierwszą partię Donalda Tuska. Wiem, że już o tym mówiłem. Działał w Platformie. O, to chyba będzie to, nie? Panie Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. To są ulubione komuch, nie? Ponieważ Pan poseł Palikot w stanie bezrozumnego oszołomienia. Co chwila wywołuje mnie tutaj i domaga się ode mnie jakieś riposty, repliki itd., to odpowiem słowami wielkiego polskiego poety Tuwima. Próżność repliki się spodziewam, nie dam ci psztyczka ani klapsa. Nie powiem nawet pies cię, bo to mezalians byłby dla psa. Oh. Polski Sejm. Obywatelskiej ponad 20 lat temu został posłem w 2001 roku. Został nim, chociaż kadencji nie dokończył, bo potem został europosłem i tym europosłem był przez lat 10. Już wtedy mówiono, że jego brukselskie zainteresowania niebezpiecznie skręcają w stronę parlamentarnego baru, a nie sali obrad. Ale wiecie, jak to jest. Nie tylko o nim i nie tylko o ludziach z tej... Dziwi mnie jedną rzecz, bo wczoraj jak widziałem te screeny z jego chaty, teraz on mówi, że on przez 10 lat był europosłem i ogólnie politykiem całe życie, czyli w hajsu zarabia. To czemu to w takim... Ja nie powiem, że on w jakiejś melinie mieszka czy coś, nie? Jakiś stary wystrój, takie... Tak ta chata trochę wygląda, jakby przez 40 lat tam nikt remontu nie zrobił, nie? Jakaś kuchenka na gaz z tym takim metalowym wieczym. I partii takie rzeczy mówią. W związku z tym nikt się tym specjalnie nie zajmował i nikt o tym nie opowiadał, nie pisał. No bo prywatne życie, prywatne wątroby panów parlamentarzystów nas nie interesują. Byłoby tak pewnie bardzo długo, gdyby nie to, że przestał być... A ja ogólnie uważam, że żaden z ludzi wysoko postawionych w państwie nie powinien być uzależniony od żadnych substancji. Nieważne czy alkohol, czy i tak dalej. Bo z jednej strony mi do tego, ale z drugiej strony to nie ukrywajmy, że to jakieś te funkcje kognitywne zaburza. A poza tym myślę, że osoba, która jest uzależniona jeszcze od hazardu przede wszystkim, osoba, która jest pouzależniona od takich rzeczy, jest bardziej podatna na korupcję, tak? Moim takim małym marzeniem i które jakby, no marzeniem w sumie, no może taką bardziej chęcią, bo też o tym jakoś super nie marzę, ale no ale może chociaż trochę, jest to, żeby w Polsce przestano ocieplać wizerunek wszelakim używkom. Jak ktoś chce chlać, to niech se chleje. Ale żeby odejść od tych takich, ze mną się napijesz, to co to po małym. Ktoś umrze, pijemy. Jak ktoś się hajta, pijemy. Jak się dziecko urodzi, pijemy. Jak się zaręczyłeś, to idziesz pić. Jak się rozwodzisz, to pijesz. Jak masz powód, to pijesz. A jak nie masz powodu, to też pijesz. Jak są moje albo twoje urodziny, to pijesz. A jak są urodziny Ani, czyli ani moje, ani twoje, to też pijesz. Chociaż już i tak zauważyłem, że przestało się normalizacji, wręcz piętnuje się i to bardzo mocno. Zero-jedynkowo kojarzy się z patologią to, jeśli kobieta pije w ciąży. Stary, kiedyś to normalnie pili, palili papierosy i tak dalej, nie? Dlatego szanuję każdą osobę, każdą matkę w sumie w tym wypadku, która jak wie, że jest w ciąży, to sobie odpuszcza i nawet jak jest, nie wiem, uzależniona od papierosów i tak dalej, to że tego nie robi, nie? Bo co ci to dziecko zawiniło? No. W Polsce jakby nie było, jest kultura picia z każdej okazji. No i właśnie dobrze by było, żeby to nie było określane jako kultura picia, tylko brak kultury picia. No, moja matka piła, paliła, właśnie wszedłem z dupy taki trochę niedojebany. No to akurat jest prawda, w końcu masz nikt na czacie Benek Mussolini, nie? Więc jakby niczego innego się po tobie nie spodziewałem. No ale właśnie fajnie by było, jakbyśmy tak zwalczali te wszelakie patologie, żeby takich bęków było dużo mniej. Europosłem, a na lotnisku... Czy nie paliłem, jak byłem z Sandrą w ciąży? Ja akurat paliłem, nie? Jak byłem z Sandrą w ciąży, ale no źle zrobiłem. Ewidentnie. W Furcie doszło do jakiejś strasznej sceny. Do sceny, którą opisywano tylko, bo nie ma filmów z tego wydarzenia. Ten oto sposób, że będący w mocnym takim, jakby to powiedzieć grzecznie, no dobra, nawalony był jak stodoła, no powiem wprost. Jacek Protasiewicz wedle tych słów był nawalony jak stodoła, napadł na jakiegoś niemieckiego celnika, czy pana na lotnisku, hajlował do niego, krzyczał haj ch**e. Skończyło się to tym, że wezwano policję, Jacka Protasiewicza kuto i noc spędził na dołku, policyjnym dołku w Niemczech. Nie, wcale nie. Ta historia, broń Boże, nie skończyła jeszcze kariery Jacka Protasiewicza. A skąd? To była drobna przerwa. To było 10 lat temu, a w roku 2015 Jacek Protasiewicz, jak gdyby nigdy nic, został posłem. I to został posłem z Platformy Obywatelskiej. Tu bardzo ważne, był on wtedy stronnikiem Donalda Tuska. Był tym stronnikiem i nawet do tego stopnia... No tak, tylko że w 2015 roku, 15 czy 14, 9, 13, 17, 13, 17, nie, nie wychodzi. 24, 4, 20, 16, 12. Śmigła to nie wychodzi. Czyli w 2005, potem były przyspieszone wybory w 2007, 4 lata kadencji 11, 15, 19, 23. Okej, dobra, teraz mi wychodzi. Bo mi się w głowie popierdoliło, że wybory parlamentarne przed chwilą były. Spojrzałem na kalendarz, mówię 24, mówię 4 lata wcześniej wybory prezydenckie były. Coś mi nie współgrało tutaj. Tylko prawda jest taka, że po 2005 roku to PiS dopiero się otrząsnął po 8 latach, nie? Po 10 nawet. Dopiero w 2015, dopiero w 2015 się zaczęli otrząsać. Tak sobie PR spierdolili. Więc jak startował z list Platformy, to nie dziwne, że został wybrany, bo dosłownie każdy by został wybrany z listy Platformy, nie? Udało im się razem, Tuskowi i Protasiewiczowi, wygryźć Schetynę. Schetyna przegrał wybory na szefa Dolnośląskiej Platformy. Szefem został Jacek Protasiewicz. Na krótko. Ja wiem, że jedne są co 4, a drugie co 5. Tylko mi się właśnie tylko od 2,24 zacząłem liczyć i coś mi nie wychodziło. Bo jak Tusk wyjechał do Brukseli, a jego miejsce zajął ostatecznie Grzegorz Schetyna, to jedną z pierwszych spraw, które załatwił, było pozbycie się Protasiewicza i to dokumentne, znaczy wyrzucił go z partii. W związku z tym teraz te piękne memy, gdzie uśmiechnięte od ucha do ucha, Grzegorz Schetyna mówi, och, bardzo mi przykro po tym, co spotkało Jacka Protasiewicza. No są takim dowodem, przypomnieniem tej oto pięknej historii. Bo widzicie, to jest właśnie ten przypadek, że polskiego polityka nic nie zabija, żadna kompromitacja go nie zabija. Ta kompromitacja go nie zabiła, później były jakieś jedna, druga sprawy twitterowe, gdzie mówiono, alko Twitter, chłopie nie pisz, piłeś nie pisz. Ale nie, on brnął, obrażał ludzi w najlepsze, tam imputował im. Zresztą stałym elementem twórczości twitterowej czy tam x-owej Jacka Protasiewicza jest zarzucanie innym alkoholizmu. To spotkało również jednego z dżentelmenów, którego nazwał pijakiem. No i imputował mu stosunki seksualne z owcami. To Jacek Protasiewicz imputował te stosunki, ale zostawmy już to na... A to wtedy, gdy pan najpierw wąchał klej, a potem zabawiał się z owcą. Coś pamiętam. Ludzie w Karkonoszach mówią, że masz pan z nią potomstwo. Jak może k***a wojewoda Dolności, jak może k***a ktoś poważny takie rzeczy pisać? Tak szczerze, jak sobie myślałem, mówię, jakbym wystartował w wyborach do Sejmu, nie? I powiedzmy, jestem trochę znany, może ludzie zamiast oddawać by nieważny głos, czy w ogóle nie przychodzić, to przyszliby dla beki, na mnie zagłosować, nie? I trafiam do tego Sejmu, nie? I ja pierdolę, zaczną mi wyciągać jakieś tweety o wadze, czy jakieś inne rzeczy, które mówiłem przez całe swoje życie. Mówię, ale wstyd będzie w tym Sejmie, nie? Ale 15 co miesiąc będzie wpadać, można posłuchać. Ale tak szczerze, to wiesz, to nie jest, że chłop ma 17 lat i robi głupoty w internecie, tylko chłop ma 56 lat, i pisze do jakiegoś losowego zioma, w internecie, że rucha faszystowcom, no. Nie no, jakbym mnie kiedyś dopuścili na tą mównicę w Sejmie, to potem bym dostał bana, nie? Ten Braun z gaśnicą, to tam by było. Ja bym takie dymy zrobił. No. Abstrahując od tego, że ja o aborcji na przykład mówiłem, nie? Ale wyobraźcie sobie, jakie dymy by były. To jest przykład. Jest debata o aborcji, nie? Wchodzę na mównicę, mówię, ja ogólnie z aborcją nie jestem, ale składam tutaj wniosek, czy tam jakąś tam ustawę, nie wiem jak to się nazywa, żeby dla pani Żukowskiej była dozwolona i legalna. Ja p***ole, ale dymy by były, stary. Ma się pani nie rozmnażać i chuj, nie? Znaczy ja wiem, że on już jest po menopauzie i tak dalej, ale wiesz, to taki pierwszy przykład wszyscy by się lali. Wniosek formalny o brak rozmnażania się lewicy, nie? Potem bym jakoś tych konfederatów k***ił. K***a, zdjąłbym krzyż z Sejmu, jeśli tam wisi. Ja p***dolę, co by się Grzesiek k***a nasapał k***a na tej mównicy, nie? Do Donalda bym mówił tam, nie wiem, Rudy czy co. Nie no, czekajcie, kogoś musiałbym mnie wyzywać, bo na jakąś listę musiałbym się dostać. Chuj k***a, jakbym się wbił do tego Sejmu, stary, to leciałbym ze wszystkimi. Najwyżej by mnie z partii wypierdolili i co? Hajsu tyle samo bym dostawał chyba, nie? No. Zazdejmać Krzysztof, to można było go odwrócić? O kurwa. Nie no. To w stołówce sejmowej by bigosu nie nadążali produkować, tak by się kurwa Grzesiek wkurzył. Bo bym jakieś wnioski o podwyższenie podatków składał, tylko po to, żeby tam Mencen siedział kurwa czerwony, wkurwiony. Mówię, podatki są zbyt proste, musimy je utrudnić. Głosujmy za moimi ustawami. Rozmawiajmy o tym. Naprawdę, zostawmy. W każdym razie to również nie zakończyło kariery Jacka Protasiewicza. Co takiego wydarzyło się teraz? Ano, wydaje się, że po prostu... Znaczy, ja właśnie wiem, jak trzeba zrobić, stary, żebym dostał się do tego Sejmu. Bo jaki jest problem? Mogę wystartować w jakimś okręgu wyborczym, no ale na przykład jeśli ja wystartuję we Wrocławiu, to jesteś z Warszawy, to na mnie nie zagłosujesz. I otóż byśmy zrobili coś śmieszniejszego. Byśmy wybrali jakiś, w centrum gdzieś Polski, jakiś okręg wyborczy, żeby wszyscy mieli tak samo blisko. Wy byście się przepisali. Wy byście się przepisali do tego okręgu wyborczego i byście po prostu przyjechali zagłosować specjalnie na mnie, nie? Dostałbym tam 50 000 głosów, wchodzę bankowo, nie? Ta imba poszła za daleko, że on naprawdę... Dlatego nie trzeba mieć jakiegoś wykształcenia czy coś? Nie no, patrząc po tych kurwa, to chyba nie. Naprawdę postanowił pójść na rekord. Nie obraził jednej osoby, ani dwóch, ani nawet trzech. On poszedł na cało i właściwie każdy, kto się do niego zgłosił, mógł dostać wpysk. I naprawdę wielu z tego korzystało. Każdy w końcu chciał być spoliczkowany przez samego Jacka Protasiewicza. No i wielu zostało spoliczkowanych. Wiecie, z alkoholem i środkami wspomagającymi w polskiej polityce jest tak, że ludzie wiele wybaczą. Pijaka na stanowisko wybiorą. Krzysztof Stanowski zrobił jeszcze w poprzednim miejscu w kanale sportowym taki materiał o wójcie Żelazkowa. Pan Syriusz Jakubowski mówił o sobie, że pije tak jak wszyscy. Chociaż ta skromność była naprawdę nieco przesadzona. On pił zdecydowanie lepiej niż wszyscy. Pan Syriusz już nie jest wójtem. Zła władza i przepisy nie pozwoliły, żeby skazany był dalej wójtem. Ale widzicie, to nie wyborcy go odsunęli, tylko urzędy. Mój własny ojciec jest terapeutą uzależnień. Przez lata był zresztą kierownikiem oddziału odwykowego. Opowiadał mi, że jednymi z najtrudniejszych pacjentów byli proboszczowie. Bo taki proboszcz alkoholik to był ulubiony proboszcz parafian. Bo z nim się dało wszystko załatwić. Można z takim proboszczem było się napić. On też ludzi o nic specjalnego, niczego od nich nie wymagał. Chciał mieć dużo wolnego czasu, żeby mógł się napić. Więc kiedy już taki proboszcz trafiał decyzją biskupa przed oblicze mojego ojca jako kierownika oddziału odwykowego, to często zaraz za nim szły pielgrzymki parafian, które żądały natychmiastowego uwolnienia tego naszego kochanego proboszcza, który jest więziony przez biskupa oraz Mazurka seniora, którzy się uparli, że proboszcz to od razu nie może pić. Więc oni się nie opierali, ale uważali, że co za dużo, to jednak niezdrowo. W każdym razie widać, że ludzie mają, że jest takie przyzwolenie na to. No co, normalny facet. Niedziela, piątek, sobota, a zresztą i w środku tygodnia napić się może. I z panem Jackiem Protasiewiczem byłoby absolutnie tak samo. W zasadzie to nie jest problem, że ktoś pije alkohol. Jeżeli jest uzależniony, to rzeczywiście to jest problem i tu się kończą kpiny, bo choroba, jaką jest uzależnienie, czy to alkoholu, czy to od narkotyków, czy innych substancji, to nie jest temat do żartów. Ale takie zwykłe pijaństwo, no w końcu jako się rzekło. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, każdy odpowiada za swoje czyny. Ludzie wiele wybaczą, politykom również. No ale są granice, których przekraczać nie wolno, których przekraczać nie wypada. Tym razem Jacek Protasiewicz poszedł za daleko, bo przekroczył tę najgorszą z granic, tę ostateczną granicę. Przekroczył granicę śmieszności. Za nią kończą się już żarty, a zaczyna upadek. Mam nadzieję, mówię to zupełnie szczerze, że Jacek Protasiewicz prywatnie się z tego jakoś podniesie. Ale mam też nadzieję, że w polityce już go nie zobaczymy. Okej, no to trzeba się wyzbyć tych wszystkich komuchów i tych wszystkich ludzi, którzy nic nie robią całe życie, nie? Na lustrach widzą linię im jak już odbija palma, to chore czasy ciągają na same ścierwo. Opłaty za depre, a potem bezsenność. Nie byłem ścigany, bardziej wciągany przez mrok. Świeć się kryształ za